Simona. Ujrzałam mamę. Miała biały welon na głowie i koronę z 12 gwiazd. Błękitny płaszcz na ramionach, który sięgał jej aż do samych stóp, które bose spoczywały na kuli ziemskiej. Suknia mamy była biała i była przepasana złotym paskiem. Mama trzymała w dłoniach szkatułkę i koronkę różańca świętego. Po lewej stronie mamy był święty Michał Archanioł jako wielki dowódca wojskowy ze zbroją i mieczem w prawej ręce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto jestem, dzieci. Przychodzę do was, aby zgromadzić mój zastęp. Zastęp walczący ze złem. Mój gotowy zastęp z koronką różańca świętego w dłoniach, ponieważ nie ma broni potężniejszej niż modlitwa przeciwko złu. Mój zastęp, który umie trwać na kolanach przed Najświętszym Sakramentem ołtarza. Mój zastęp, który umie kochać i przebaczać. Mój zastęp, który potrafi modlić się bez ustanku, niezmordowanie, który ofiarowuje wszystko Panu. Dzieci, jeżeli chcecie być częścią mojego zastępu, powiedzcie swoje tak, mocno i z przekonaniem. Chwyćcie w dłonie koronkę różańca świętego i modlicie się. Dzieci moje, jakże wielce umiłowane, nie lękajcie się, ja jestem z wami. Podczas gdy mama tak mówiła, miałam wizję. Ujrzałam Włochy rozerwane, podzielone na dwoje i wstrząsane silnymi trzęsieniami ziemi. Zobaczyłam okręty wojenne na Morzu Śródziemnym i czołgi na placu Świętego Piotra. Potem mama mówiła dalej. Dzieci, nie lękajcie się. Ja jestem z wami i na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Dzieci moje, kocham was i przychodzę, by poprowadzić was do Chrystusa. Prowadzę was, trzymam was za rękę, a najciężej doświadczanych niosę w mych ramionach. Proszę was usilnie, dzieci, pozwólcie się nieść na ręku, jak małe dzieci w ramionach matki. Proszę was usilnie, dzieci, pozwólcie się kochać. Dzieci moje, ja jestem z wami zawsze. Słucham was i oczekuję z otwartymi ramionami. Przyjdźcie do mnie, dzieci moje, a ja zaprowadzę was do Chrystusa. Kocham was, dzieci, kocham was. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie.